do punktu 14 porządku obrad. Czytam projekt uchwały, to jest druk nr 331. Uchwała w sprawie zmiany na wsi zadań priorytetowych na rok 2014. Paragraf pierwszy. Rezygnuje się z zadania priorytetowych na rok 2014. Zadania priorytetowego. To tu błąd literówki. Rezygnuje się z zadania priorytetowego. Proszę sobie znaleźć poprawkę. Na rok 2014 z zakresu kultury fizycznej i sportu pod nazwą konkurs ofert. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych. Paragraf drugi. Pozostałą po zadaniu kwotę w wysokości 12 tysięcy zł przeznacza się na następujące nowe zadania. Punkt pierwszy. Zespół szkół ogólnokształcących nr 8. Organizacja zawodów sportowych. Kwota 6 tysięcy zł. Punkt drugi. Szkoła podstawowa nr 138. Organizacja szkolnego pikniku rodzinnego. Kwota 6 tysięcy zł. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Z uwagi na to, że nie wpłynęła żadna oferta na konkurs ofert na rok 2014 w obszarze wspierania i poszerzania kultury fizycznej w ramach zadań priorytetowych dzielnicy 6 jest niepotrzeba zmiany wymienionego zadania. I tutaj jeszcze w celu wyjaśnienia, niedobrze się stało, że nikt się nie zgłosił, no ale niestety to jest zawsze wielka niewiadoma. W związku z tym po uzgodnieniu jakby w rozmowach z przewodniczącym Komisji Edukacji, jak również przewodniczącym Komisji Kultury Fizycznej i Sportu, po wcześniejszym jakby też uzgodnieniu tutaj i prośbę z dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcącego nr 8, jak również z panią dyrektor Szkoły Podstawowej nr 138 w Mydlinkach, zarząd zaproponował podział tych środków w następujący sposób, że zmniejszyliśmy tą kwotę na imprezy sportowe do 6 tysięcy zł, a przyznaliśmy kwotę 6 tysięcy zł na organizację szkolnego pikniku rodzinnego, który prawdopodobnie w czerwcu się odbędzie. I tak, teraz opinia Komisji Edukacji pozytywna, a opinia Komisji Sportu i Rekreacji? Nie podjęliśmy. Aha, nie podjęta, czyli bez opinii, dobrze. Proszę. Nie, dobrze, jest okej. Nie musi być. Dobrze. W takim razie otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę Panu. Panie Przewodniczący, ja chciałbym zapytać, dlaczego zarówno ten projekt, druk nr 331, jak i druk 330 otrzymujemy dopiero dzisiaj, tuż przed zarządem. To są dosyć ważne kwestie. I mnie na przykład tak przyszło do głowy, że jeśli uwolniły się pieniądze z zadań priorytetowych, to na ostatniej sesji rozpatrywaliśmy kwestię m.in. łazienki, remontu łazienki w Szkole Podstawowej nr 50 i Pan Przewodniczący sam ubolewał, że jakby zabieramy pieniądze dla klubu Mydlniki, a rezygnujemy z tejże łazienki. Jakie były przeszkody, żeby tych uwolnionych pieniędzy nie przeznaczyć na łazienkę, na remont łazienki w Szkole Podstawowej nr 50, skoro wydaje się, że ten temat mieliśmy przedyskutowany i nie trzeba było szukać nowych miejsc, gdzie można byłoby ulokować te uwolnione środki. Wystarczyło odrobina dobrej woli i tego, co Pan Przewodniczący deklarował, czyli pełnego zrozumienia dla potrzeb remontu tejże łazienki, aby tę kwotę 12 tysięcy złotych, a więc więcej niż na ostatniej sesji proponować, bo tam było 9, przeznaczyć po prostu na to uzgodnione już wcześniej zadanie. Tak mi się wydaje. Proszę powiedzieć, jakie były przeszkody, żeby tego nie zrobić. A zarząd sobie nie wyobrażał pozbawić dzieci i młodzież przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z możliwości rozgrywania zawodów cyklu zawodów sportowych, olimpiad, przedszkolaka i innych w Radzie Dzielnicy przez cały rok kalendarzowy. Ktoś, kto nie uczestniczył, nie oglądał, nie brał udziału w tych wszystkich rozgrywkach sportowych, to może mieć inny pogląd. My sobie nie wyobrażamy. Po negocjacjach, które nie były łatwe z przewodniczącym Komisji Kultury Fizycznej i Sportu, doszliśmy jednak do porozumienia, że i tak ograniczamy o połowę. Ale dzięki temu, że jest deklaracja placówek oświatowych, że większość tych zawodów sportowych wezmą na swoje barki. Przepraszam, ale nie zrozumiałem. Czego my pozbawilibyśmy przedszkola zwłaszcza, których tu jakoś nie mogę dostrzec w projekcie tej uchwały, czego my te przedszkola mielibyśmy pozbawić, skoro one tych pieniędzy nie miały? My im dokładamy jakby ekstra z pieniędzy odzyskanych, które się uwolniły poprzez to, że nie ma organizatora i nikt się nie zgłosił do konkursu. No na to znaleźliśmy nowego organizatora, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, który zorganizuje zawody dla wszystkich placówek edukacyjnych w naszej dzielnicy. Rób
głównie szkole podstawowej dla czystości. Tak, i w przedszkolach i wszystko. Tak jest, wszystko. Tak jak było w tym roku, w zeszłym roku, dwa lata temu, trzy lata temu, cztery lata temu. Tak, temu. Dziękuję za Panie Przewodniczący. Tak jak było w zeszłym razie. Bardzo śmiało. I rozumiem, że duża życzliwość w stosunku do szkoły podstawowej nr 50, aby jej tę łazienkę wyremontować. Tak, coś na jeszcze chciałby zaprosić. Nie widzę, zamykam dyskusję i obrady nad tym punktem porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań Panów Radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Panią Małgosię o przeliczenie głosów. 10. Dziękuję. Kto jest przeciw? 4. Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? 3 osoby. Zgadza się? Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam, że Rada Dziennie 6 przyjęła uchwałę.